Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku Wyzwania 100 Dzieciaków z naszą Ofelką. Jakiś czas mnie już tutaj w grze nie było i słuchajcie, nawet mi wyskoczyło jakieś usunięte obiekty, że tutaj mamy, tylko w sumie nie wiem dlaczego. Nie wywalałam chyba żadnych modów z czwórki. No nie wiem, w każdym razie jak zauważę, że czegoś brakuje, to się tym zajmę. Chwila, moment, dlaczego wy nie śpicie? Kładźcie mi się jeszcze. Ty też tutaj będziesz płakać w tym momencie. Jesteś... Nie budź nikogo. Widzę, że jesteś głodna. Ja bym ci wyciągnęła coś z lodówki. Mam nadzieję, że tu coś jest jeszcze. Jest. Zjesz sobie kurczaka pieczonego na śniadanie. Co ty na to? Szamnij sobie. Weź sobie porcję. Elowinka. To jest dobrze. Elowin. Szamnij sobie. Później cię ktoś wykąpie. No ale na razie wszyscy śpią. Także spokojnie. Mamy piątek, dobra, czyli dzieciaki pójdą do szkoły. Kuraka chowam z powrotem. I ja się tu muszę rozejrzeć, jak to u nas wygląda. Zuzka piąteczkę ma, dobra, tutaj niedługo już powinna być szóstka. Lekcje masz odrobione? Nie masz lekcji odrobionych, to jakbyś mogła wstać, odrobić te lekcje. Ach, Holender, to nam się kibel zepsuł. Wiesz co, to może załatwisz się na dole? A Ofelia jak wstanie, to przyjdzie tutaj naprawić. Napraw i wytrzyj. Dobra. Ty, moja droga, ty masz tam Magdalena, tak, Madzia. Ona tutaj ma szósteczkę, no to super, zrobimy urodziny. Ale chwila, czy oni... Nie, to nie są bliźniaki chyba, nie? Nie. Nie, raczej nie, dobrze. Marcin był młodszy, więc jak najbardziej dzisiaj zrobimy urodziny Madzi. Ty właśnie miałeś piątkę... Tutaj dziewczynki, niech no ja zerknę. Drugi poziom, dobra. Ja tam miałam chyba im zrobić trzy umiejętności na trzeci poziom, z tego co pamiętam. No to jeszcze troszkę. Jeszcze troszeczkę nam to zajmie, ale spoko, damy radę. A gdzie ty... Dobra, wiesz co, to może ty byś ją wykąpała. Wykąp Halloween, bardzo proszę. Także jak odrobisz lekcję, to się od razu nią zajmiesz. Dlaczego ty do niego idziesz? Nie budź go. Zjedzesz. Czy ona naprawdę łazi po całym domu z tym jedzeniem? No, ale dobra, zjadła sobie. To wiesz co, złaź na dół i zaczekasz tutaj na siostrę. Podejdź tu. Wyciągnę ci motylka i się motylkiem pobaw, bardzo proszę. I zaczekasz, aż Zuzka lekcję odrobi i pójdziecie wykąpać, bo już tu śmierdzi pieruchą z tego, co widzę w całym domu. Dobra, Ofelia, ty już się wyspałaś jako tako. Wstawaj, wstawaj, wystarczy. Przebierzesz się może w co? A w tą koszulinkę się przebierz. I słuchajcie, ja bym dzisiaj chciała wybrać się na polowanie, żeby Ofelka nam tu zaszła w ciążę. Już najwyższy czas. Wiesz co, to w zasadzie załatwisz się już tutaj na górze. O Jezu, jeszcze to nam się zepsuło, to też naprawisz. Podać śniadanie już chyba nie zdążysz teraz przed szkołą dla dzieciaków, więc po prostu weźmiesz sobie jakieś resztki, a później coś ugotujemy. Czy ty skończyłaś już te lekcje? Dobra, chwila, bo ona mi się tu za chwilę zasika. Idź skorzystać szybko. Skorzystaj i wykąp Halloween po kolei. A ty się tutaj baw i nie płacz, no. Sprzątnęłaś tutaj, czy no, naprawiłaś. Dobrze, jeszcze byś odzyskała. Najpierw odzyska szczęście, najpierw tu zrobimy porządek, później sobie zjesz wszystko po kolei. Dobra, o matko, tu też... Och, ta wanna strasznie brudna. Dobra, zajmiemy się tym, jak dzieciaki pójdą do szkoły, tylko ty się pośpiesz, bo za chwilę też musisz lecieć. Ty możesz sobie w zasadzie dospać, chyba w szkole sobie coś zjesz. Nikasję też trzeba wykąpać, ale dobra, to już Ofelia się tym zajmie. O matko, przy tych dzieciach to tyle roboty. Zuzka, pośpiesz się, no. Cię proszę, spóźnisz się do szkoły. Czyje to jest w ogóle jedzenie? Ona jest głodna jeszcze. Ach, czekajcie, bo się odklikało. Dobra, wiecie co, to się chyba nie uda. Ona mi za chwilę pójdzie do szkoły. Wykąp tą Halloween natychmiast. A czy ty... No bez kitu. Czy ona naprawdę zeszła na dół tutaj pościerać? Ach, Ofelia, błagam. Idź na górę. Ona przyszła tu pościerać tą kałużę bez sensu. Dobrze, ty to już w zasadzie możesz iść do szkoły. Wstałeś? Idziesz, dobrze. Madzia idzie. No Magda, Zuzka się niestety trochę spóźni. Bardzo mi jest przykro. Mam nadzieję, że tą no nie skończyła się tej pracy domowej. Dobra, no to szóstki nie będzie. To już jest jasne, no ale trudno.
Madzia, Marcin poszli do szkoły. Dobra. Ofelia, ty tu jeszcze ogarniasz. Przegrzeb te części z łaski swojej. Sprzątniesz to wszystko. No naprawdę jeszcze się nie... Jak to się dziwnie, słuchajcie, odklikuje, zamieniają się kolejnością te wszystkie czynności. Zostaw te śmieci i idź wysikać. Ja cię proszę. I później to wyrzuć. Dobra, Zuzka poszła do szkoły. Eloinka jest wykąpana, ale trochę głodna dalej. Ty masz tu coś w wyposażeniu? Nie masz. Wyciągniemy tą rybkę. Weź sobie porcję. Dobra, jeszcze trzeba wykąpać Nikasję. Chodź tutaj. Wykąp. Nikasja, bardzo proszę. Wiesz co, zostaw te śmieci na razie, bo naprawdę ci to idzie jak po grudzie wszystko. Czy ja mogę ci to włożyć do wyposażenia? Mogę. To ja już to sprzątnę za ciebie po prostu. Cyk i fantastycznie. Co ty tutaj masz? Jakieś chipsy? Dobra, włożę to do lodówki. Mogę? Co to jest w ogóle? I co to jest? Chipsy zepsute. Dobra, do kosza. Dobra, weź ją wykąp. I w zasadzie jak wykąpiesz, to byś sobie mogła zjeść. Ale nie będę na razie tego klikać. Kurczę, jak mi tutaj coś ścina niesamowicie. Poczekajcie, wyłączę. Wyłączę Explorer. Boże, jakiego Explorera? Chroma. Przecież z Explorera. Czy ktoś korzysta jeszcze z tej przeglądarki? To mnie ciekawi. Dobrze, ty sobie tutaj podjadasz. Jak te twoje umiejętności? Drugi poruszania się, więc zrobisz sobie krążenie. Będziesz sobie krążyć. Kąpiecie się? Dobrze, kąpiecie się. Weźmiesz sobie porcję. Ty sobie też weźmiesz porcję. Zabawy ci brakuje, ale wiesz co? No przykro mi jest bardzo, ale będziesz musiała wyczyścić wannę. Wyczyść i wytrzyj. O, jakieś tutaj nam... O, kasiorka za książki, nawet taka niezła. Gdzie ty idziesz, dziecko drogie, tak w ogóle? Krążysz, okej. Okay. A jeszcze byś się mogła przebrać w jakieś takie codzienne ubranko. Co ty tutaj masz w ogóle? To jest... Nie, chwila. To jest twój codzienny... Aha, dobra. Czekajcie, muszę wejść do modyfikacji, bo jej wywaliło spodnie chyba. Nie wiem, co tu się wydarzyło. A, ja chyba faktycznie sprzątałam mody. Czyściłam zepsute. Tak, już pamiętam. Tak było. Dobra, masz tutaj dżiny. Zobaczymy u reszty, czy wszystko się zgadza. Już od razu sobie to wszystko przejrzę. Bo, no... No właśnie, wywaliło nam tutaj ciuchy na ładną pogodę. A cokolwiek bym ci tu dała. No to nie bardzo. Taka sukienusia. Oj, ty musisz chyba troszeczkę poćwiczyć znowu, Ofelia, bo widzę, że ci się nabrało ciałka troszkę. Kurczę, wiecie co? Ja teraz znowu spędzę pół godziny w kasie, ubierając ją. Jaką my tu mamy w ogóle porę roku? Bo nie zwróciłam na to uwagi totalnie. Nie wiem, czy w ogóle jest jej potrzebny teraz ten strój, a ja tu znowu będę nad tym ślęczeć. Dobra, wiesz co, dostaniesz coś takiego. I jeansy, dobra, bo naprawdę nie ma czasu na to. A u ciebie po prostu sprawdzę na tych pierwszych strojach, czy wszystko jest. Tak. Ty też spodni nie masz. No, ewidentnie mi któreś spodnie wywaliło, ale dobra, to nic. Do spania. O, no tutaj też sukienkę wywaliło. To załóż sobie tą. Ej, to wychodzi na to, że mi się wszystkie, słuchajcie, mody dla dzieci wywaliły. Znaczy nie wszystkie, ale większość. Sukienki na pewno wszystkie. Z tego co widzę. No ale zepsute były, no to wywaliłam niestety. Tutaj, no tak, ewidentnie jakaś sukienka poszła. Dobra, tu do spania. Na basen. Weź sobie to załóż. Na ciepłą pogodę ogrodniczki. I niech będzie to na zimną pogodę, dobra. A ty, chudzielcu? Boże, ona jest taka chuda, czy wy to widzicie? Masakra. Tak, tu wywaliło jej leginsy. I ja pierdzielę, no patrzcie, jak patyk. Czy ja za dużo gadam? Chyba za dużo gadam. Dobra, już kończę to, już kończę tego. Kasa, wychodzimy. Dzieci mają portki, wszystko jest w porządku. Dobra, kawusi sobie łykłam. I ogarniamy. Ty poszłaś już do szkoły? Tak, poszłaś, dobrze. To się teraz tutaj dziećmi zajmiemy. Ty sobie wzięłaś jedzonko, wzięłaś, więc to schowamy. Ktoś tu nie zabrał tego talerza. Dobra, ty co robisz? Nie, nie zawracaj tutaj mamie gitary. Weź sobie pokrąż. Ty jak zjesz, jak u ciebie z tymi umiejętnościami?
poruszanie się, komunikacja, więc w zasadzie też będziesz mogła sobie pokrążyć. A ty, Ofelia, byś się musiała troszeczkę odprężyć. Co ty robisz? Zostaw to dziecko, idź posprzątać tą. Przede wszystkim, dlaczego tego nie dojadają te simy? Nie rozumiem, dobra. W tym ci będzie trochę niewygodnie sprzątać wannę, ale jak wolisz. O, piątka znalazła, fantastycznie. Czy tobie przy malowaniu będzie zabawa rosła? Chodź, spróbujemy. Namaluj może pejzaż. I chwila, my mamy teraz co? My mamy jesień? Tak, jesień, dobra, mamy jesień, wszystko jasne. Już zapomniałam, co tutaj ostatnio ustawiałam. Dlaczego oni nie kończą tego jeść? Dokończ to, dziecko, dziecko drogie, i użyj pieluszki. I jak dokończysz, to pokrąż. I to się odklikuje, to jest niesamowite. Czy ty możesz się czymś tutaj bawić na zewnątrz? Co to takiego? Nie za bardzo się tu możesz niczym pobawić. Ale to nie szkodzi. W zasadzie to byście sobie mogły pogadać, komunikację ogarnęłybyście sobie, pogawoszcie. Także ja ci odklikam to łażenie. Gawosz, gawosz, więcej opcji. Przyjazne, obejmij. Także niech sobie tu pogadają. Dobrze. To chodź sobie pomalować. Mam nadzieję, że ci zabawa tutaj wskoczy, bo jeszcze bym musiała z tobą ogarnąć ogródek. No kurde, mamy tutaj aż jedną roślinę z tego, co widzę. Chyba zaraz zamówię jakieś rośliny jesienne. Wiecie, kup nasiona sezonowe, jesienne. Pyk. Wizyta dyrektora dziś. Klasę, w której uczy się Magda, odwiedzi dyrektor. Wszyscy zachowują się najlepiej, jak potrafią, nie zakłócają lekcji. Niestety siedzący z tyłu dzieciak postanowił czymś w nią rzucać. Czy Magda powinna to zignorować, czy poprosić ucznia, by przestał? Poproś go, by przestał. Magda napisała notatkę, przestań albo powiem. Pudłuje przynajmniej. Aha, dobra, czyli dzieciak trafił w nauczyciela, super. Ofelia złożyła zamówienie. Dobra, wiecie co? Czy ja te rośliny mogę do wyposażenia rodziny przenieść? No bo one nam są tutaj w tym momencie zbędne, bo i tak nam nic nie wyrośnie. Także je sobie wyciągniemy w lato. Otwórz tą pakę. Jak namalujesz. Pejzaż fantastyczny. Wy sobie rozmawiacie? Tak. Gawosz. Obejmij. I jeszcze raz gawosz. Talerzyk. Ach, ale żeście go tam wcisnęły. Gdzie ten kosz? Ech, się kurde. Nie mogę wycelować. Aha, i miseczkę w zasadzie moglibyśmy sprzedać, no bo Dyziek poszedł mieszkać razem z Adrianem, tak? Z Adrianem i Sebastianem, tak. Także mieszka u chłopaków. Zapomniałam dać tą miskę po prostu do Adriana do wyposażenia. Dobrze, otworzysz to i odchwaścisz. O, arcydzieło, bardzo proszę. Wiesz co, żebyś już tutaj się nie fatygowała, to ja to sprzedam za ciebie za 4000, prawie 5. Kurczę, elegancko. Dobra, jakie roślinki tutaj mamy? Fasolkę szparagową tylko, naprawdę. I trzy na dodatek, no super. Dobra, zasiej to. Zasiej to i w zasadzie rozmnóżmy sobie żabęcję. Zadyszkę tylko, bo to te najtańsze. Mogłybyśmy w sumie się jeszcze kiedyś wybrać na spacer z Ofelią i byśmy może jakąś inną żabkę dorwały. Jak ja sobie teraz pogrywam swoją simką. Prywatnie, jak mi się tak zachce, bo czekaj, buduj więź z pszczołami, zbierz miód, środek na roztocza. To tam właśnie chcę wszystkie kolekcje odblokować, więc już trochę tych żab odnalazłam i niektóre tam są 250 chyba warte, no to całkiem nieźle. Więc może by się udało coś więcej, wartego więcej znaleźć. Jeszcze byś to podlała. O, atakują cię pszczółki. No niestety, dawno się z nimi nie widziałam. Aha, fantastyczne zdjęcie, co? Fajne zdjęcie mi wyszło z liści. No patrzcie. Muszę obkręcić. O! Elegancko. Dobra. No już, już. Nie pogryzły cię za mocno. Mam nadzieję, że przez tą kurtkę cię tak jakoś. Właśnie, i słuchajcie, grając tą swoją simką, odkryłam, że można zebrać rój. Właśnie tutaj jest coś takiego, zbierz rój. Przy wysokiej więzi z pszczołami i te pszczoły nam mogą przynosić prezenty. Zaś cię gryzą. Ofelia, Holender jasny. Co one takie złe na ciebie, te pszczoły? No i możecie wysłać te pszczoły, żeby komuś poprawiły humor chyba, żeby kogoś zaatakowały i właśnie, żeby przyniosły prezent. I to jest całkiem spoko, bo mi tam pocztówki zaczęły przynosić.
No bo w zasadzie nie wiem, jak inaczej można. O, jakiś Hugo nam tu wyzywania, właśnie, bo my musimy. Widzicie, zapomniałam. Zapomniałam, miałam cel na dzisiaj i zapomniałam. Chodź tutaj szybko, weź prysznic. Zabawa ci trochę podrosła, ale spoko. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to ci zabawa wskoczy jeszcze mocniej. Czy ty masz tutaj jakiegoś znajomego mężczyznę, z którym się tutaj jeszcze nie ten tego? Chyba nie. Chyba musimy się wybrać na miasto, Ofelia. Także jakbyś mogła się umyć. Kurde, już popołudnie, dzieciaki zaraz wrócą. I byś. Aha, ty się przebierzesz i tak w strój na zimną pogodę, bo jest zimno. O, ale dobra. Dobrze, w takim razie wybierzmy sobie jakieś miejsce, gdzie my tu możemy kogoś przyhaczyć, kurczę. Nie wiem, czy dzisiaj nam się uda zajść w ciążę, no bo musimy kogoś poznać. Czy i go zaprosić do siebie, albo pójść do niego, no bo kurczę. Czy ja tutaj wprowadziłam tych potencjalnych tatuśków? Czy tu są nasi synowie? Nie, to nie są chyba nasi synowie. Ja naszych synów wprowadziłam chyba do innego domu. Nieważne, dobra, pojedziemy tam i sprawdzimy, bo nie kojarzę, powiem wam szczerze, że nie kojarzę. Dobra, co to jest za chata? Ja chyba tutaj nie byłam jeszcze. Tak, dzieci do żłobka. Weź no, jaki w ogóle dom przepiękny, rany boskie, zapukaj no do drzwi. Jaki piękny, taki w stylu greckim bym powiedziała. Jezu, fantastyczny jest. Ale czad. Strasznie mi się podoba ten dom. Jest przeboski, przeboski po prostu. Na pewno go wzięłam z jakiejś galerii. Ale patrzcie, no nawet tutaj nie byłam ani razu. Fantastyczny domek. Dobra, czy jest tutaj ktoś w domu? Masakra, trzeba się tu rozejrzeć. Taka wielka parcela. Na pięterku. Halo, jest tu kto? Tutaj ktoś siedzi. Kim ty jesteś? Jakiś tam Salim. Dobra, jego nie znamy. Chodź tu, wesołe zapoznanie. Może być. Może być. Ma taki dziwny wąsik i brudka, ale spoko, nada się. Tu jest jeszcze jeden, ale to jest chyba senior. Tak. Dobra, uderzymy do tego. Uderzymy do Salima. Chodź tutaj. Bo on jest młody, dorosły. Dobra. Idziesz, Ofelia? Dobra, możesz zostać w tym stroju, niech ci będzie już. To w zasadzie może nam się to udać już teraz. O, szóstka chyba. Tak, Marcin ma urodziny też. Wiecie co, to chyba zrobimy im obojgu te urodziny. Za jednym zamachem, tak myślę. Opowiedz mu historię, jak minął dzień. Oczywiście musimy tutaj trochę pogadać. Podziel się pomysłami. Pochwalimy strój. Ty byś tam mogła. Dobra, zadbaj o siebie. Wy też zadbajcie o siebie. Wy na razie z lekcjami się nie musicie męczyć. Kuźwa, jakaś mucha mi tu lata. Z lekcjami się nie muszą męczyć, bo już mają szóstkę, więc spoko. O, tylko Zuzka, ale dobra, to już nie będziemy robić całej trójce urodzin naraz, także spokojnie. Pochwal strój. Musimy tutaj troszkę przyspieszyć, moja droga, bo głodna się robisz, zabawa ci spada, a my jeszcze urodziny musimy zrobić. Jakbyś mógł przestać tutaj przy tym kompie klikać, co? To by poszło szybciej na pewno. Romantyczne, weź tu zacznij flirtować może z nim. Czy ja tobie wykupiłam jakąś cechę do flirtowania? Tak mi się coś... Nie, chyba nie. Gdzie by to było? No jest romantyczką samą z siebie. Ale nie, tej dodatkowej żadnej cechy chyba jej nie wykupiłam. Pochwal wygląd. Czy romantyczne, gadka na podryw. Dobra, kurczę, tutaj te romantyczne bardzo szybko wpadają, bo w porównaniu do dwójki to naprawdę, przecież w dwójce to się trzeba tak namęczyć, żeby coś zdziałać, że naprawdę, a tu już... Dobra, festiwal smaków tam. Wręcz róże. Popraw humor. Flirtuj. Poślij pocałunek. Jesteśmy na dobrej drodze. Jesteśmy na dobrej drodze. Wyznaj zauroczenie. Ryzykowne pytanie. Pochwalimy jeszcze raz wygląd. I możemy spróbować tego buziaka. Czekaj, poślij jeszcze pocałunek najpierw. Cholera, co to za mucha? Wiecie co, dajcie spokój. Już naprawdę myślałam, że to wszystko pozdychało. A tu dalej fruwają. Czy... Wymień się numerami. I co on tutaj taki jakiś...
Gdzie ten pierwszy pocałunek jest? Obejmij. Coś poszło nie tak. Okaż mu podziw. O zainteresowaniach. Kurczę, zniknął i ten pierwszy pocałunek. Coś tu poszło nie tak. Jan Kot. Kim jesteś, Jan? Oho, dobra, jest. Jest pierwszy pocałunek. Możesz nie siadać przy tym komputerze. Ofelia, no. Ja nie wierzę. Co te simy tutaj mi wyprawiają? No po prostu nie mogę. No widzicie, że się gada. Odklikuje im się to. Pochwal wygląd. Gdzie leziesz? Stój! Stój, mówię! Zostaw ten komputer, Ofelia, cholera. No lezie na górę, no. Ucałuj dłonie. Holender jasny. Gdzie pan leziesz? Stój! Chyba, że do swojej sypialni ją prowadzi. Ryzykowne pytanie. Romantyczne. Obejmij. Chodź tu, Ofelia. Nie ma czasu. Co to jest? Ośmielenie historią? Zaiskrzyło. No dobrze, no dobrze. Skoro zaiskrzyło, to ja bym tutaj, wiecie... Kujcie żelazo, póki gorące. Wyznaj zauroczenie szybko. Flirtuj jeszcze raz. No gdzież ten pocałunek jest, no? Odważna gadka na podryw. Pierwszy pocałunek, no ja was proszę. Streszczajcie się. Uda się? No. No. Dobra, mamy to. Mamy to, weź jeszcze poflirtuj trochę. W krzakach? Nie, no dajcie spokój, poczekajcie. Romantyczne. Postaraj się o dziecko w szafie garderobianej, bardzo proszę. Nie, odklikałam wam te krzaki, idźcie do szafy. Do szafy idźcie, mówię. A nie pójdą do tych krzaków, serio? Pewnie zajdą do krzaka i wrócą. Aha, okej, okay, no dobra. Chyba wolą w tych krzakach jednak, w porządku. Prywatność chcą mieć, chyba w domu za dużo ludzi, no to wychodzi. No cóż, dobra. Elegancko. To od razu przyjdziesz sobie tutaj skorzystać i zrobimy za chwilę test. Dobrze, chodź i zrób test ciążowy. Raz, dwa. I wracamy do domu, bo musisz coś ugotować jeszcze. I urodziny, właśnie, tort. Ale tort powinniśmy mieć w lodówce. No i co, no i co? Aha, ty sikasz teraz, dobra. Teraz, teraz. No Ofelia, Holender, jasny. Tak, tak, udało się, dobra, fantastycznie. Wracamy do domu, bo widzę, że tutaj Eloin się bardzo, bardzo źle czuje. Co tam się wydarzyło pod naszą nieobecność? Wracamy do domu, Ofelia, pożegnaj się pięknie i idziemy. Dobrze, musimy teraz tu na szybko ogarnąć HT. Stop, stop, stop. Czy oni naprawdę wszyscy cały czas mi tu stali pod domem? Otwórz, mamy coś jeszcze tu w lodówce. Kurczak. Dobra. Weźmiesz sobie porcję. Ty najpierw użyj pieluszki i weź porcję. Ty jesteś w porządku, ty jesteś w porządku. Ty też jesteś w porządku. Ofelia, też weź sobie porcję. I wyciągniemy... Ej, my naprawdę nie mamy tortu. To wiesz co, chodź tutaj. Zuzka, musisz pomóc. Gotuj. Miodowego nie możesz zrobić? Chwila, muszę wsadzić miód do lodówki. Ej, przecież zebrałaś miód, Ofelia. Gdzie masz ten miód? Zbierz miód, chodź tu. Nie zjesz, dopóki nie zbierzesz tego miodu. Natychmiast. Już, zapierniczaj mi tam szybko po ten miód. No, dobra. I teraz możesz wracać do jedzenia. Ty, moja droga, natomiast gotuj mi to ciasto. Ciasto miodowe, bardzo proszę. Czy to się uda w ogóle na cieście miodowym? Tak się teraz zastanawiam. Ty tak stoisz, weź usiądź sobie. Ty zagadaj tutaj z dziewczynkami. Pogadajcie sobie chwilę po prostu. Matka sobie zje w spokoju. To już mogę schować. Możesz też z nimi pogadać. Popraw humor. O, podziel się wielkimi wieściami. Właśnie, to może Zuzce najpierw. Najstarszej. A wy tutaj sobie... Patrzcie, nawet telewizji nie oglądają. Fajnie, tylko sobie gadają. Idziesz się lalkami bawić? Nie, zostań tutaj. Zdrać sekret. Entuzjazmuj się słodyczami. Pogadajcie sobie tu wszyscy razem. Wracaj tu. No. Zapytaj, jak minął dzień. Opowiedz śmieszną historię. No i też się możesz podzielić tymi wielkimi wieściami. A zaraz zrobimy imprezę. Ty się malutka, jak czujesz? Całkiem nieźle.
Całkiem nieźle się czujesz, także pogadaj tu jeszcze z siostrą. Gawosz. Gawosz. Pieczesz to? Dobra, mogę ja tutaj świeczki postawić? Oto jest pytanie. Dodaj świeczki urodzinowe. Można, dobra. No to co, zaczniemy od Magdy. Zdmuchnij świeczki, chodź tutaj. Już, wystarczy tego gadania, chodź zdmuchać świeczki. Robimy urodziny. Taki był plan, więc zapraszam wszystkich tutaj. Wszyscy siedzą tyłem, ale spoko. Nie szkodzi, to nie jest ważne. Wiecie co, to ja wam może to wszystko poodklikowuję, żebyście się jednak tu skupili. Dobra, Magdalena. O Jezu, jaka wyskoczyła śmieszna. I zaś taka chuda, no ja w to nie wierzę po prostu. Dobra, jeśli chodzi, moi drodzy, o aspiracje, będzie to rodzina, duża, szczęśliwa rodzina, natomiast cecha nieprzystępna. Jezu, dlaczego same chudzielce nam wyskakują? O co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? Dodaj świeczki urodzinowe. O matko, zaraz ją sobie zobaczymy w kasie. Nie bierzcie mi nawet tego... No, teraz ty. Teraz, Jezu, jak ci jest Marcin? Teraz Marcin, moi drodzy. Ej, ja nie rozumiem, dlaczego one mi takie chude wyskakują. Przecież Ofelia nie była takim szczupakiem. A przecież oni wszyscy mają innych ojców. Dobrze, jeśli chodzi o Marcina, aspiracją będzie przyjaciel zwierząt. Chyba pójdzie w karierę weterynaryjną. Natomiast jeśli chodzi o cechę, gdzie to było, będzie... A jest, towarzyski. Dobra. Matko jedyna, dobra. Stop, czekajcie, żebyście mi nie zżarli tego tortu. Dodaj świeczki. I schowamy od... Jezu, już myślałam, że ona mi wzięła ten tort. I tort do lodówki. Dobra, wiecie co, szybciutko do kasa i zobaczymy ich sobie z bliska, bo no ja nie mogę po prostu. Dlaczego one wyskakują takie chude? A za to chłopcy, kurczę, no do chudego to mu daleko. Dobra. Ja ich tutaj na szybciutko przebiorę. Dobra, jeszcze wam pokażę, jak wygląda Magda. Kurczę, no ma takie twarde te rysy. Kto był jej ojcem? Bo już nie pamiętam. Muszę sobie wszystko to sprawdzić i pospisywać. Dobra, ja ich przebiorę i zaraz do was wrócę. Dobra, słuchajcie, skończyłam. Tak wygląda Marcin. Całkiem nieźle w sumie. Podoba mi się ta bluza z modów. No, te brwi ma takie jakieś, kurczę, może jeszcze je w sumie zmienię, ale ja mam same takie damskie te brwi. Więc nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. O, albo temu dam. No i spoko, już trochę lepiej. Dałam mu tutaj wizytowych te z tych gotowych, sportowe. Do snu, na imprezę, do pływania, na gorącą pogodę, na zimną pogodę. Jeśli chodzi, słuchajcie, o Magdę, boże, ona ma takie rysy ciężkie. Patrzcie w ogóle na jej policzek. Co tutaj się wydarzyło? Ma taką twarz, słuchajcie, taką wiedźmowatą, wiecie o czym mówię, taka czarownicowata. Może właśnie pójdzie w tą stronę, może zostanie czarownicą, kto wie, teraz może. Tak wygląda w wizytowym, sportowym, do snu, na imprezę, do pływania, na gorącą pogodę, na zimną pogodę. Ja, słuchajcie, nie rozumiem, dlaczego one wychodzą takie chude. Czy wy macie pomysł, o co tu chodzi? Czy to jest jakiś bagol? Czy to jest spowodowane jakimś modem? Ja naprawdę nie mam pojęcia, ale słuchajcie, jeżeli dziewczyny tutaj wyjdą mi też takie chude, ja je po prostu będę w kasie troszeczkę poszerzać, bo to jest niemożliwe. To jest jakiś dramat i... No nie, to jest po prostu dziwne, żeby każda wyskakiwała taka szczupła, więc po prostu jeśli to się po raz kolejny powtórzy, już może wrócę do gry, to ja je po prostu będę troszeczkę poprawiać w tym kasie, no bo kurczę, to jest troszkę takie dziwne. Dobra, no to co? Wszyscy ogarnięci, w zasadzie ty byś mogła jeszcze przed pójściem spać odrobić te lekcje, co prawda jest sobota, ale dobra, już będziesz miała z głowy. Ofelia, wykąpiesz jeszcze Nikasję przed snem. Tak, Nikasia śmierdziała, tak, Eloin się czuje całkiem w porządku i bawi się lalkami, spoko. Ty byś poszła tutaj się może załatwić, moja droga. No i dobra, i możecie tu, możesz je poczytać książkę na przykład, czy tobie się nie chce jeszcze spać? Jezu, jest noc, a one w ogóle nie są zmęczone, nie? To jest straszna sytuacja, co tu się wydarzyło? Dlaczego nikt nie jest zmęczony? No dobra, oni mieli urodziny, to jeszcze rozumiem. I teraz chwila. Czy wy macie swoje pokoje tak w ogóle? Ten pokój chyba jest wolny. Także ja bym cię przeniosła tutaj.
Później cię to jakoś przyozdobię. Natomiast ciebie przeniosę tutaj, przyjmij na własność. No, wszystko się chyba powinno zgadzać, więc jak ty odrobisz sobie lekcję, to pójdziesz spać. Kurczę, no ty, z tobą to ja nie wiem, co zrobić, bo ty się czujesz fantastycznie. To byś sobie mogła jeszcze te umiejętności ponabijać, poruszanie się. Dobra, to wiesz co? Pokrąż sobie. Pokrąż sobie, a ty... A może weź sobie jeszcze prysznic. Dlaczego nie? A ty rób co chcesz, dobra, bo chciałam cię wykąpać, ale tutaj widzę, że Ofelia dopiero niesie Nikasję. Strasznie długo jej to zeszło, no ale dobra. O matko, jeszcze byś musiała to wyczyścić. I położysz się spać. Dobra, no to co, moi drodzy, będziemy kończyć. Ofelia jest w ciąży. Dlaczego tu nie ma nastrojnika tak w ogóle? A jest. Jest za dwoje, ślepa jestem po prostu. Dobra, no to co, moi drodzy, słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa! Thank you.